Dzień dobry, witam, tu Antaos i zapraszam was na Let's Level Legend of Mir 3. Tak więc nastała ta chwila, w której mogłem naprawić ekwipunek. W porządku, broń jeszcze nie jest naprawiona, ale jeszcze sporo wytrzymam. Czemu mi mojego zwierzchowca tu nie pokazuje? To jest tylko dziwne, w oryginale chyba pokazywało. A nie, to nie jest wierzchowiec. To jest zbroja na wierzchowca. Rzeczywiście coś takiego było w oryginale. Ale nie do końca pamiętam, gdzie się to zdobywało. Jednak wiem, że to było gdzieś w końcowym etapie gry dopiero. Więc zostało mi 5% do kolejnego poziomu. Mam nadzieję, że w tym odcinku uda mi się to dobić. I jest mały dylemat, co będzie lepsze. Więcej obrony. Czy więcej ataku? Ale chyba jeśli będę musiał podchodzić samemu do bossów, to zdecydowanie więcej obrony będę potrzebował. Jednak wyekspić będzie mi się łatwiej, jeśli będę mieć więcej siły ataku. Chodźmy tu troszkę na bok, więcej many mi się przyda. Czego mam tak mało many? O, padnął. A ja chciałem już robić drugie podejście. Zobaczmy, kto tutaj jeszcze stoi. A troszkę was tutaj stoi. Ale nie. Więcej many. Ale tym razem zrobię dwa podejścia. Jeszcze trzy razy mnie trafił. W złym kierunku tym razem chciałem uciekać. Ale w porządku. Bierzmy się za niego. Tutaj. Miłozębny. Doskonale.
Dwóch na rozruszyło. To już nie jest tak doskonale. Chodź ty za mną. Dalej obydwoje biegną. Jeden powinien sobie odpuścić w końcu. Jesteś? Jesteś? Byłeś w moim kierunku. I idziesz tutaj. Tak więc zapraszamy. Doskonale. Many. A przy okazji tak było więcej kupionych napoików, już się martwiłem przez chwilę. Dosyć odporny jest na magię. Teraz sobie go podpalę. Jeszcze jeden taki pan. Ładnie wyszło wrażenie. Chciałbym się podleczyć, zanim podejmę się walki z nim. Doskonale. Ktoś sobie stoi. Więcej ktoś sobie tutaj stoi. Więc zapraszamy. Thank you.
Jeszcze jeden taki pan. Doskonale. Nie, obydwaj na mnie lecą. Troszkę obydwóch odsadzę. Ty wyprzedziłeś swojego kolegę. W porządku, więc chodź ty. Kolejny plujący. Dosyć prędko mnie otruł. Troszkę ryzykownie, ale udało się. I to całkiem sprawnie. Tak, ty mnie już widziałeś pierwszy, więc chodź tu. Mamy tutaj.
On cię stoi, nie wygląda na to. Soniczny jaszczur. Zapraszamy nieco bliżej. Soniczny. Nie mam? Jeszcze nie? Ten cooldown wydawał się być połową wieczności. Ale w porządku. Więcej leczenia. I ten rzucający.
Śpiący jaszczur. W porządku, chodź tutaj. Sam koniec jeszcze musiał mnie otruć. Regeneracja. I to jest dobra chwila na łyk kawy. Jeszcze trochę mi brakuje. Ktoś mnie tu wypatrzył. Więc będę musiał się uleczyć na szybko. Napoikami. Wchodziłeś mi w medytacji. Fajnie by było, jakby mógł cię trafić w końcu. Tysięcy zarzucającego powietrzem. Jeszcze jeden taki plujek. Coś mi się wydaje, że dla poziomu jeszcze raz będę musiał się przebiegnąć. Jeszcze jeden trujący pan. Albo pani. Albo coś. Naraz na mnie ruszyło. I ruszył na mnie jeszcze trzeci. A tamci się nie zatrzymali, więc szukam sobie gdzieś innego przeciwnika.
A tamci niech się troszkę uspokoją. Jeszcze rzucający się tu znalazł. I drugi zaczął za mną biegnąć. Zobaczmy. Kim jesteś ty? Trującym. Bardzo słabo tym razem weszły obrażenia. 120. Dlatego dosyć mocno mnie przepunktował. Tak więc i tak musiałbym się drugi raz pofatygować, więc zaraz wrócę po nieco napoików. Za mało złota mam na to nawet. Tak więc teraz powoli będę musiał pomyśleć o zasobach. Tutaj miałbym 25 tysięcy. A nawet 27. W razie potrzeby. W porządku, nowy teleport jeszcze chciałbym sobie kupić. I ruszajmy dobić brakujące 2%.
I ruszamy ponownie. Zaczynając od ciebie. Jeszcze jeden pantrujący. I łozębny. Szybko punktuje nawet na odległość. Pięćset dziewiętnaście obrażeń. Ładny cios wszedł. Większa niewidzialność. Dla taoisty zdolność na 43 poziom. Kolejny rzadki drop. Niestety to zdolność nie dla mojej klasy. Obrażeń. Mimo to prawie mnie nie ubił. No, takie ładne obrażenia weszły. Ale nie tylko mi. Jakby się zdawało. Thank you.
Tu nikogo więcej nie ma. I trujący jaszczur. Dosyć wcześnie mnie utruł. ...150 obrażeń to mało. Ale udało się mimo wszystko. Więcej many. Witaj, Laman. Sonic. Jeszcze mnie trafił. Ten jeden cios mi tylko brakował. A trzy razy jego uniknął.
Kolejny pan Sonic. Zawsze mnie jeszcze tym ogniem trafi. Plujek trucizny. Jeden pan plujek. Nie, biegnie dwóch na raz. Tym razem stwierdzam zdecydowanie, że jest to pani plujek. Co dokładnie widać po tych różowych wstążkach, których nie ma. Niepotrzebne ryzyko jest niepotrzebne. Tutaj stał jeszcze sobie ktoś pojedynczy. Sonic. No cóż, zapraszamy. Paznokcie. No, manikur nigdy nie słyszał. Thank you.
troszkę słabo poleciały te obrażenia. Więcej many. Więcej leczenia. I właśnie dobiłem kolejny poziom. Doskonale, tutaj bym się wycofał. Troszkę więcej życia i many. 11 tysięcy. Złota mi zostało. Tak więc kolejnym razem zdecydowanie pójdę troszkę na farmowanie złota. Tutaj mam porządku. Tak więc pójdzie na sprzedaż. Dla ciebie książeczka. Troszkę kamieni. I czeka mnie farmowanie złota i napoików. A na obecną chwilę zrobiłbym sobie nieco przerwy. I teraz jest pytanie, czy iść dalej na czyste obrażenia, czy jednak zwiększenie zbrojności mi się przyda. W porządku. Punkty życia, punkty manny albo obrona. O jeden punkt więcej. I to nie minimalne, tylko maksymalne. Czy to się bardziej opłacało? Na pewno jest to użyteczne. No, chyba jednak skupię się na, w przyszłości na obrażeniach. Maksymalne punkty obrażeń. Troszkę więcej niż jeden punkt obrony. Ale zobaczymy w przyszłości. Na obecną chwilę zrobiłbym sobie nieco przerwy. A wam dziękuję za uwagę i zapraszam was do kolejnych części. Chwila, moment. Teleport, zanim jeszcze zakończę odcinek. Żeby nie zapomnieć w przyszłości. Jest.
takim razie, Tuan Taos, over and out.